Cześć! Cześć. Witamy Was w kolejnym odcinku Dialogów na Cztery Nogi. I tym razem, tak jak obiecywaliśmy ostatnio, będziemy omawiać przypadki z naszej praktyki, które pokazywały problem reaktywności psa. Czyli takiego właśnie ADHD, pobudzenia nadmiernego i tak dalej. No i wybraliśmy w sumie już dwa pieski, które będziemy sobie omawiać. Najpierw opowie Irek, potem ja. No i zobaczycie, jakie strategie użyliśmy, do czego sięgaliśmy w rozwiązaniu tych problemów i wierzymy, że część z Was może sobie te strategie przełożyć po prostu niemalże kalką na swojego psa. Tak, a niektóre będziecie chciały zmodyfikować, ale coś tam postaramy się opowiedzieć więcej. Dokładnie. Znaczy bardziej chodzi o to, że też niektóre z nich są na tyle bezpieczne do wykorzystania, że można je po prostu użyć. Tak, nie zaszkodzą. Nie zaszkodzą, mogą nie pomóc co najwyżej, ale nie powinny uczynić żadnej szkody. No to zaczynaj. Ja wybrałem, może tak, pies, o którym będziemy mówić. Roboczo zostanie nazwany Azorem. Azorem, no właśnie. Dzisiaj Azora z nami brak, no ale tak, cóż. Tak, Azora z nami nie ma, więc będzie duchem. Będzie inny Azor. Wybrałem taki przypadek, który długo się nie musiałem zastanawiać. Zresztą, jeżeli chodzi o nadpobudliwość, to przychodzi bardzo dużo ludzi z tym problemem. Mm-hmm. Niektórzy nawet nie przychodzą z tym problemem, a on jest. Widać go po prostu. O nim mówię. Te reakcje są zbyt intensywne. Natomiast to był przypadek, który no od razu po rozmowie telefonicznej już było wiadomo, że tutaj jakby jeden z problemów jest zbytnia pobudliwość. Pies był opisany jako taki, który bardzo żywiołowo reaguje na psy, na ludzi, na spacerach. Bardzo, bardzo intensywnie. Ta intensywność z czasem przeradza się w zachowanie agresywne lub takie szczekanie bez kontroli i pobudzenie i po prostu cały spacer pies potrafi być tak pobudzony. Oprócz tego też były zgłaszane problemy w kontaktach z ludźmi w domu. W spotkaniach z ludźmi w domu i też taka zbytnia reaktywność, zbytnie pobudzenie, które w końcu przeradzało się w zachowania agresywne. Oczywiście zawsze jakby zbieram informacje przez telefon, natomiast no i tak proszę ludzi o przyjście lub gdzieś tam spotykamy się, no bo tą konsultację trzeba odbyć i ja muszę zobaczyć, jak to zachowanie wygląda i ocenić je, bo często jest tak, że jest to dosyć przerysowane. Natomiast tutaj nie było, wręcz nawet byłem bardzo mocno zaskoczony tym, co zobaczyłem, bo spotkaliśmy się w takim miejscu publicznym, w parku. Ludzie sobie stali z psem, ja do nich podszedłem. Zawsze jak podchodzę, no to robię to bardzo ostrożnie, patrzę na psa, jak na mnie reaguje, nigdy nie podchodzę bardzo blisko. Natomiast tutaj no, zatrzymałem się w jakiejś tam odległości. Pies natychmiastowo po prostu, jak tylko zobaczył, że ja się zbliżam, już niekoniecznie do nich, natychmiast nastawił się na mnie, ja się zatrzymałem, on wyskoczył, wybuch. I tak jak wybuch, tak już było po spotkaniu naszym, można powiedzieć, bo pies nie był w stanie w ogóle stracił się uspokoić. Kontrolę. Stracił nad sobą kontrolę, ciągle szczekał, rwał się na tej smyczy, szczekał. To było takie typowo frustracyjne akurat zachowanie, tak, no, tak silne pobudzenie, którego pies kompletnie nie kontrolował. O niczym nie mogliśmy rozmawiać. Spróbowaliśmy się kawałek przejść, tam różnych jakichś technik zastosować, że oni poszli trochę do przodu, ja tam gdzieś koło nich, równolegle. No nie było szans na to, żeby w ogóle dokonać jakiejś analizy, więc spróbowaliśmy to zrobić w ten sposób, żeby kolejnym razem, żeby od razu zacząć już od takiego spaceru jakby, gdzie ja nie podchodzę bezpośrednio do nich, jestem oddalony, powoli się zbliżam, tak, oni próbują jakoś tam psa trochę przekierować nawet na siebie czasami, żeby go wybijać jakby z tego wpatrywania się we mnie, no gdzieś tam nam udało się początkowo porozmawiać. Okazało się, że rzeczywiście pies bardzo reaktywnie reaguje na jakiekolwiek osoby spotkane na spacerze lub psy i to już bardzo dużej odległości. Nie? On tylko widział, już był mocno nastawiony i praktycznie natychmiast im bliżej był bodziec, no to ten pies w którymś tam momencie wybuchał, już się rwał, skakał, już bardzo, początkowo bardzo chciał podbiec do tych ludzi, bo był bez smyczy, no to po prostu poleciał tam jak najszybciej tylko się dać nam do psa. No i z psem przy takiej intensywnej reakcji najczęściej wchodził w jakieś zachowania agresywne, więc już nie był puszczany. A z ludźmi to różnie, ale najczęściej skakał, oszczekiwał i w którymś momencie ta frustracja już była tak duża, to pobudzenie, że zaczynał nawet gryźć. I oczywiście nie gryzł jakoś tam bardzo mocno akurat w tej sytuacji, ale było. Więc zaczęliśmy od tego, że ja też przez jakiś czas szedłem za nimi, żeby obserwować sobie to zachowanie, czyli to, co oni robią, jak się pies zachowuje w różnych sytuacjach i co oni robią, czy reagują w jakiś sposób na te zachowania. Najczęściej w takiej sytuacji, kiedy mamy jakiś problem duży, no to jesteśmy tak zwanymi obserwatorami, więc skanujemy otoczenie w poszukiwaniu problemu, tak, czyli tego bodźca wyzwalającego, czy to będzie ptak, czy człowiek, czy pies. Samolot. Tak, samolot, żeby po prostu w którymś momencie zareagować i uciec jakby od tego problemu. Przez to przestajemy obserwować psa.
I tu jest duży problem, bo musimy obserwować psa, żeby móc mu pomagać i żeby widzieć, jaki on jest w stanie, tak, co w danej chwili chciałby robić, wspierać to, reagować na jego sygnały, na jego zapytania lub pomagać mu w tym, co ma zrobić, no to musimy go obserwować. I to było jakby jedna z pierwszych rzeczy, które oni mieli robić, no to iść na spacerze i raczej w drugą stronę, czyli nie kątem oka spoglądać na psa, a obserwować całe otoczenie, tylko kątem oka jakby skupić się na otoczeniu, żeby jednak no, nie wpaść na jakiegoś człowieka czy psa, a głównie skupić się na obserwowaniu swojego psa. Też to zaleciłem to też oprócz tego, bo ten pies wykazywał chęci do tego, żeby samemu uciec jakby od problemu, tak? Czyli on chciał omijać te problemy, nie chciał do końca wchodzić w te interakcje, natomiast oni tego nie zauważali i to już było takie bardzo delikatnie podkreślane przez niego, czyli gdzieś tam jeszcze jakiś człowiek, on już gdzieś tam chciał odejść na bok, ale oni robili ten krok do przodu i on już wtedy, dobra, no to skoro idziemy, do, i wtedy już, i później już tych kolejnych prób nie było, dlatego ciężko było zaobserwować. Być może kiedyś pies wcześniej próbował, nie wiem, szli do ludzi, a pies, nie wiem, ciągnął na prawo, bo ciągnął, też możecie obserwować swojego psa. Ciągnął do drzewka, czy gdzieś tam myśli, nie, idziemy dalej, no i jakby wprowadzany był w te trudne sytuacje, przez to coraz gorzej sobie z nimi radził. No i dostali takie zalecenie, że jak tylko będzie taki moment, to natychmiast mają za tym psem poruszyć, tak? Czyli ten pies jak troszeczkę ten się zwrócił, tak, w tą prawą stronę na trawnik, oni natychmiast za nim. I okazało się, że zaczęło to dobrze dosyć działać, że pies zaczął, że zobaczył, że to już działa, że oni jakby no widzą to zachowanie i zaczęli oni podążać za nim, a on coraz częściej sam z siebie wybierał jakby tą strategię odejścia od problemu, a nie pakowania się w jakiś problem. I to zaczęło bardzo dobrze wyglądać. Te spacery też dostali takie zalecenia, żeby ogólnie starać się właśnie dużo chodzić na tej, bo początkowo no nie puszczaliśmy tego psa ze smyczy, żeby ogólnie chodzić dużo za psem, wprowadzać go właśnie w taki stan eksploracji, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku, nie, żeby pies sobie tam chodził, coś węszył, żeby z tymi bodźcami się raczej nie spotykał, nie jakby tak face to face, że tak na wprost, tylko że gdzieś tam z daleka sobie, tak, bo potem już było tak, że pies nie, początkowo on szedł cały czas pobudzony, czyli wychodził z domu pobudzony szedł na spacerze, ciągle był taki reaktywny, no i właśnie poprzez ten jakby duży poziom pobudzenia i niski próg reakcji były te wybuchy ciągłe. Natomiast tutaj jak pies już zaczął wchodzić w ten stan takiego uspokojenia się, wyciszania, że gdzieś tam sobie coś pochodził, powęszył, uniknął jednego problemu, drugiego, uspokoił się, zaczął takie normalne psie rzeczy robić, ten widać, bo ten stan emocjonalny już jest inny i przechodził jakiś człowiek i on sobie tylko, o człowiek, dobra, to ja sobie dalej idę dalej węszy, więc widać super było, że ta reakcja była zupełnie inna, no bardzo szybko przyszła poprawa na spacerach, nie poprzez to, że pies mógł podejmować te decyzje, lub oni się też nauczyli, bo czasami jest tak, że no, psu już będzie za trudno, ale to też już nie było tak, że oni tylko stoją z tym psem i on się tam rzuca, jak ktoś przechodzi, no tak, tylko natychmiast było zbieranie tego psa i właśnie odchodzenie, czyli pokazywanie mu, że jednak nie musimy. Nie musimy, a jeżeli już pies sobie nie radził, no to już była taka trudna sytuacja, nie wiem, gdzieś był blisko pies, blisko człowiek, nie dało się już nic zrobić, początkowo to nie było takie proste w każdej sytuacji, no to oni zabierali tego psa i oni z nim odchodzili, natomiast takie zarządzanie na spacerze tą smyczą jakby początkowo było kluczowe i to przyniosło bardzo dobry efekt. Później jakby z tego, bo tu oni swoje zadania, jakby zaczęli w ten sposób działać, też na tych spacerach wprowadziliśmy trochę takiej kontroli, powiedzmy, z posłuszeństwa, przekierowania, że w sytuacjach, które byłyby zbyt trudne, kiedy się nie da nic zrobić i kiedy wiemy, że my sobie nie poradzimy lub nie poradzi sobie pies, no to pies był nauczony tego przekierowania na nich. Czyli coś się dzieje, widzę, że nie wiem, nagle ktoś wyszedł, to tylko takie spojrzenie psa i natychmiastowe przekierowanie jakąś tam komendą typu patrz, nie, na przykład, że pies patrzy się na mnie, no i przez chwilę jest na mnie skupiony, wie, że za to dostanie nagrodę, ten bodziec gdzieś tam sobie mija i potem pies dostaje za to nagrodę, my odchodzimy. Czy tam nawet takie nauka takiego chodzenia na skupieniu, takiego powiedzmy, nie wiem, no, przy nodze, czy jakby to tak nazwać, no takie, że pies jest blisko nas, skupia się na nas i potrafi przejść skupiony na nas, ominąć ten bodziec. Bo nieraz po prostu się nie dało inaczej, tak? No to oni gdzieś tam mieszkali w jakimś osiedlu, nie jakimś gigantycznie wielkim, ale jednak to było osiedle, tam domki jednorodzinne plus jakieś bloki, no i tych ludzi się spotykało często na chodniku, no nie było po prostu możliwości czasami zadziałać w inny sposób, także to się początkowo też mocno im przydało. No i później z tym problemem jakby poszliśmy sobie do domu, bo tam też był problem duży z gośćmi. Ja nie byłem osobiście tam w domu patrzeć, jak to wygląda. Tak mi się wydaje, że nie było jakiś czas temu. Wydaje mi się, że nie byłem, że tutaj rozmawialiśmy o tym, ja im po prostu powiedziałem, co robić, bo wiedziałem, że jak ja przyjdę, no to i tak nic nie będziemy w stanie zrobić. Początkowe zadanie było takie, żeby nauczyć psa przebywania w innym pomieszczeniu w domu.
żeby go po prostu nauczyli, że można go gdzieś zamknąć w innym pokoju, że to nie jest żadna kara, że tam można sobie wypoczywać, odpoczywać, bo tam też powiedzmy przy jakichś tam silnych pobudzeniach na dworze, kiedy te spacery były powiedzmy trudne, no to też było to zalecenie, żeby psa wyciszać w jakimś innym pomieszczeniu, dawać tam jakieś żujki, gryzaki, tworzyć zabawki węchowe do rozładowywania tego napięcia. Natomiast oprócz tego też nauka psa przebywania w innym pomieszczeniu. Czyli pies tam dostawał jakiegoś fajnego gryzaka, jakiegoś smakołyka, coś do rzucia był zamykany w innym pomieszczeniu. On tam sobie po prostu siedział i potem też jak to sobie pogryzł, to tam też trochę odpoczywał. I to on był tak zamykany tam w różnych sytuacjach, tak po prostu. Nie tam, że przez cały dzień, no, ale w różnych sytuacjach, żeby przyzwyczaić do tej sytuacji, kiedy w końcu przyjdą goście. Tak. I on tam zostanie zamknięty, żeby nie było tak, że robimy to tylko wtedy, kiedy przychodzą goście. No bo wtedy na zamknięcie pies będzie reagował tak jak na dźwięk domofonu, tak? Czyli będzie już wiedział, że ktoś przyjdzie i w ten stan pobudzenia będzie wchodził. No. Chodziło o to, żeby pies nie był nastawiony bezpośrednio na ten bodziec, czyli tego człowieka, który przychodzi. Tak? I ogólnie, jeżeli macie problem z psem, który jest bardzo reaktywny, reaktywnie reaguje na ludzi, nawet stresowo reaguje, czy lękowo, to dobrze jest nie próbować coś zrobić z tym zachowaniem w momencie, kiedy ludzie przychodzą, nie wiem, zapinać smycz, dawać psu siad, czy tam próbować jakoś go okiełznać, albo nawet te sposoby z ignorowaniem, tylko właśnie go zabrać z tej sytuacji, wprowadzić tych ludzi do domu, oni sobie wchodzą, gdzieś tam się rozsiądą, coś już sobie tam zaczną robić, będzie trochę spokoju, pies w tym pomieszczeniu dostanie tam jakiegoś gryzaka, tam sobie posiedzi, uspokoi się tam, minie trochę czasu, nie wiem, 5 minut, 15, pół godziny, w zależności od psa i od problemu i wtedy dopiero psa wypuścić do tych ludzi. I wtedy, jak on już, kiedy jest mniej pobudzony, tak, czyli jakby to pierwsze pobudzenie, ten pik, który następuje po domofonie, czy tam po tym, że po prostu pies wie, że ktoś przychodzi, kiedy się ten pobudza, jeżeli to wszystko mija, pies się uspokaja, no to wychodzi i ta interakcja już z tymi ludźmi będzie wyglądać inaczej. Ten jakość tego spotkania będzie inna. Pies podejdzie, zbierze informacje, powącha każdego, będzie coś tam chciał. Zwłaszcza jeśli ludzie zrobić. Będą wiedzieli, żeby też. Tak, jak się też zachowywać. Co robić, tak, nie? Czyli tak naprawdę nic nie robić. No, oczywiście pokazywać psu, że się go widzi, okej, jesteś tutaj, ale. Ja nic nie będę robił, no i wtedy sobie obserwuję tego psa, jak on sobie radzi. Jeżeli po jakiejś chwili znów zaczyna wpadać w taką ekscytację, można znowu go odizolować, po jakimś czasie wypuścić i tak powoli go przyzwyczajać do tej sytuacji, też tłumacząc ludziom, że by go nie dotykali, nie wchodzili, bo tu z tym psem było tak, że wystarczyło się na niego spojrzeć dłużej, albo cokolwiek do niego powiedzieć i znowu było to, że on zaczynał skakać, pobudzał się, zaczynał szczekać, bardzo silnie się pobudzał, tak. I znowu, i w którymś momencie już zaczynało się gryzienie gości i tam on no, nie robił jakiejś wielkiej krzywdy, natomiast gryzł dosyć mocno, w sensie, że tam robił jakieś siniaki, czy łapał za nogawkę. To był duży pies? Nie, to był pies mały, ważący tam może z 8 kg, 9, okay, 8, tak, 10, no. Więc akurat no, nie było aż tak źle. Natomiast no mimo wszystko... No nie jest to przyjemne. Nie, tak, nie jest to przyjemne, no i chodziło o to też, żeby psa jakby nauczyć tego. No i rzeczywiście doszło w której sytuacji, bo jeżeli też tak robimy, to zazwyczaj to wygląda tak, że w którymś momencie pies na coraz krócej już muszę go zamykać, bo on się coraz szybciej uspokaja, tak? Więc ja go coraz krócej, on jest zamknięty, bo coraz szybciej się uspokaja i tak później to wygląda, że nawet czasem w ogóle nie tego psa nie trzeba będzie zamykać, tak? Bo przyjdą goście i dla niego to już będzie zupełnie coś innego niż było wcześniej. Tak, czyli inne emocje i wtedy będzie można być może już po prostu tych gości normalnie przywitać, jak sobie przyjdą, nie trzeba będzie go nigdzie izolować, ale zazwyczaj no to dochodzimy do takiego momentu, że gdzieś tam tego psa chociaż na chwilę zamykam i później go wypuszczam i on w zupełnie innym stanie wchodzi w tę interakcję, uczy się tego. No i oczywiście zawsze możemy dojść z powrotem do tej sytuacji, w której byliśmy, więc nadal ci goście też muszą być w jakiś sposób wyedukowani. Tak? Co robić, jak się zachowywać przy psie i po co to jest. Także to jest moim zdaniem dobry sposób w bardzo różnych sytuacjach. Spojrzę sobie tylko w moją ściągę. W domu też były takie ćwiczenia różne z noseworku. Ogólnie polecamy nosework jako taką odskocznię właśnie od takich codziennych ćwiczeń różnych zwyczajnych, powiedzmy, albo nawet szukania smaczków czy czegoś takiego. Jest to taka, no, powiedzmy, świeża dyscyplina sportowa psia, która bardzo fajnie działa. Pies po prostu szuka konkretnego źródła zapachu, a nie jedzenia, przez co jakby inne części mózgu są aktywniane, to zmęczenie jest inne. Takie silniejsze, psom to sprawdza. Silniejsza koncentracja. Tak, silniejsza koncentracja, psom sprawia to dużo przyjemności, podnosi pewność siebie. No jest to taki naprawdę bardzo, bardzo fajny sposób na to, żeby spędzić z psem czas. No i co jest ważne, to można to zrobić totalnie amatorsko, tak? Czyli po prostu wziąć sobie pudełka i robić to tak, w domu. Tak, dokładnie. Są w internecie różne instrukcje na ten temat. Tutaj no, oczywiście fajnie by było to zrobić z jakimś trenerem, który się tym zna. Albo chociaż pojechać jako obserwator na takie warsztaty. Tak, na przykład takie warsztaty, natomiast myślę, że dużo można zrobić samemu. No tutaj ciężko jest coś popsuć, tak najwyżej no, może nauczymy psa nie tego, znaczy, co powinniśmy. Znaczy można sfrustrować psa za bardzo, tak, jeśli oczekujemy oczywiście. Na przykład, że będzie szukał już, nie wiem, na trzeciej oczywiście. Sesji, nie? Jeżeli będzie zbyt silna presja. No, ale jeśli robimy to na luzie, to ma szansę zadziałać.
Tak. Z tym psem też tak. Później znowu robiliśmy dalsze te ćwiczenia na dworze. Używaliśmy też zabawki. Zabawki czasem można użyć lub przedmiotu jakiegoś. Ja to nazywam tak zwanym smoczkiem. Czyli jeżeli pies jest zbyt reaktywny, a dostanie jakąś zabawkę, jakiś przedmiot, no to zaczyna się uspokajać, bo może coś sobie potrzymać i zaczyna czuć się lepiej. Ludzie też tak często robią. Coś tam Tak. trzymają sobie w ręce i od razu czują się lepiej, Albo jakiś tam sobie długopis, albo coś tam sobie trzyma. potwierdzają dokładnie. Tak, jest strategia, tak, jest wiele No. strategii, które są jakoś podobne. Także pies dostawał tą piłkę w sytuacjach, kiedy wiadomo było, że tego pobudzenia będzie dużo, albo że jest akurat taka godzina, że może być więcej tych ludzi i psów. On sobie tam z nią przez jakiś czas chodził. On był też mocno na nią, można powiedzieć, nakręcony, więc to nie było takie, że to jest takie super, że cały czas będzie dostawać piłkę, bo można też wpaść w taki, Tak, już pies sobie nie poradzi bez tej piłki tak, że pies bez później. piłki sobie nie poradzi i jakby trzeba uważać. Po prostu No. używając tego przedmiotu, czy jakiegokolwiek przedmiotu, bo chodziło o to, żeby to też była jakaś strategia dla psa radzenia sobie, więc z czasem próbowaliśmy to tak bardziej robić, żeby pies gdzieś tam sam prosił o tą piłkę, czy po nią sięgał i stopniowo coraz mniej jej potrzebował, natomiast początkowo po prostu używano tego w sytuacji, kiedy wiedziałem, że będzie trudno, że nie ma gdzie odejść, że pies ma już wybuchnąć i jakby to też jest No tak, to szkodliwe też dla bez organizmu, sensu. no to zdecydowanie lepiej jest dać mu taką zabawkę, żeby trochę na niej się rozładował i na niej sobie Się wyżył. się wyżył w jakiś sposób, tak. Więc to, taki smoczek jest jak najbardziej w porządku. No i tutaj te spacery zaczęły wyglądać coraz lepiej. Zaczęliśmy tego psa puszczać z tej smyczy przy innych psach, no bo kolejnym jakby etapem była praca taka na kompetencjach społecznych z innymi psami. I też ludźmi, no bo na tych zajęciach przychodzą ludzie ze swoimi własnymi psami, więc te kompetencje, ten pies szczególnie, że ten pies też często wybierał ludzi zamiast psy. No on, bo tutaj też była taka sytuacja, że pies był wprowadzany w tę sytuację, w tę interakcję z psami kiedyś, jak był młodszy. To o tym też już wiele razy mówiliśmy, choćby w odcinku o O zabawach pomiędzy szczeniaczkach psami, czy o też szczeniakach, tak. tak. Że to no, nie jest aż tak konieczne i też trzeba z tym uważać. No, u niego było prawdopodobnie za dużo tych sytuacji i przestał sobie radzić, więc my trochę od nowa zaczęliśmy te kompetencje budować, wybierając mu odpowiednie psy, tak, bo on na tych zajęciach też już się spotykał smyczowo z psami, później próbowaliśmy już bezsmyczowo i zaczęło to wyglądać coraz lepiej, no pies naprawdę, widać było tą jakby zmianę w nim, nie? Że potrafił podejść do psa normalnie, wejść w jakąś taką interakcję, jakby ten rytuał powitania, odejść i poprzez już te spotkania z psami takie kontrolowane, znaczy w sensie takie kontrolowane pod tym kątem, że te psy były Dobierane. dobierane i wiedzieliśmy mniej więcej, że nie wprowadzimy psa w sytuację, w której sobie kompletnie nie będzie mógł poradzić, no to on zaczął się coraz lepiej zachowywać z psami na spacerach, ludzie zaczęli w końcu chodzić do parku, normalnie go puszczać z tej smyczy, iść sobie na zwykły spacer, czasem spotykając inne psy, innych ludzi, pies już tak mocno nie reagował, mieli też te swoje takie komendy awaryjne właśnie z piłką, że gdyby już coś po prostu nie No wyszło, tak, runęło nagle, no to to była taka już komenda, że piłeczka. można było tego psa odwołać z bardzo wielu sytuacji, ponieważ on już nie wpadał w taką ekscytację silną Czyli myślał po jak prostu. wcześniej. Tak, myślał, dokładnie. Już nawet jak mu się tam zdarzało podbiec, poszczekać do kogoś, to dużo szybciej z tego rezygnował i no coraz mniej było tych sytuacji, pies zaczął zachowywać się naprawdę dużo, dużo lepiej. No i przyniosło to bardzo, bardzo fajne efekty. Także jakby podsumowując, no to tutaj najważniejsze było to, żeby zacząć po prostu obserwować swojego własnego psa, reagować na jego potrzeby, jakąś tam, jakieś tam strategii w danej chwili potrzebuje lub co chciałby zrobić, bo okazało się, że pies sam chciał wychodzić z sytuacji, które go wprowadzano w jakiś inny sposób i miał lepszy na to pomysł niż No początkowo opiekunowie, tak? tak. Więc gdyby go posłuchać od razu, to być może Nie części doszłoby do problemów, takich tak, części problemów. problemów by nie było. Plus właśnie poprzez to jakieś tam wyciszanie w domu, te zabawy węchowe, czy tam zabawy z nose workiem, czyli takie ogólne poprawianie jakby pewności siebie psa, plus te budowanie tych kompetencji z innymi psami i nawet taka kontrola w postaci nauki komend, takiego siedzenia w takim relaksacji, bo trochę takiej samokontroli też robiliśmy, że pies potrafił usiąść, trochę się uspokoić, że jakby wrócić do stanu takiego powiedzmy no, stabilnego, tak, kiedy wiadomo było, że sobie sam z tym nie poradzi lub tych bodźców było za dużo. No to przyniosło taki efekt, że było wszystko naprawdę, no, zaczęło to bardzo, bardzo dobrze wyglądać i myślę, że nie ma porównania tak, do tego, co było na początku, gdzie kompletnie nie było żadnej jakości spaceru, wręcz to była udręka, pies się strasznie męczył, ludzie się strasznie męczyli, do teraz, kiedy to no, wygląda po prostu zwyczajnie, tak? Może do Super. ideału jeszcze daleko, ale jest No, bardzo, bardzo dobrze. w porównaniu z początkiem Tak, jest super, nie? jest super. No, fajnie, fajna historia, lubię takie. Ja też mam, muszę sobie tylko ten przypomnieć, co ja tutaj mam. Przygotowałam takie dwa przypadki i tak.
No właśnie, ja opowiem o roboczo nazwanej Funi. Będziemy zatajać dane personalne psów, tak jak tutaj Irek miał Azora, to ja mam Funię. Funia była taką małą suczką, jak ja do nich trafiłam, to miała 2,5 roku. Była wzięta w wieku 6 tygodni, czyli zdecydowanie za wcześnie. To już niestety też pozostawiło swoje żniwo później. Te problemy, które były zgłaszane, no to generalnie taka stała pobudliwość, można powiedzieć, czyli że ta suczka w ogóle praktycznie nie odpoczywała. Ona była stale aktywna, nawet w nocy nie potrafiła za bardzo się wyciszyć, zasnąć, gdzieś tam często zmieniała miejsce, tuptała, chodziła. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale tak mi się wydaje, że nawet przez to opiekunowie nie spali z nią w ogóle, była oddzielana po prostu na noc. Więc zostawiła tak trochę samotnie gdzieś tam wreszcie domu. Dom był większy, więc też no, niezbyt to było dla niej pewnie przyjemne. Ona, te problemy, które były zgłaszane, no to, że sikała na sofę. Między innymi właśnie w nocy się okazywało, że rano jest po prostu nasikane. Warczała na starszego syna, który był dochodzący jakby do domu, bo on stale mieszkał w innym domu. Więc też jakby był taką osobą, która nie do końca była traktowana jako domownik, można powiedzieć. No właśnie. Chodziła, piszczała, ciągle się domagała kontaktu, przynosiła zabawkę, tak, była taka pobudliwa. Plus jeszcze to, że właśnie jak pojawiali się goście, czy właśnie ten syn, który przyjeżdżał, no to mieli takie swoje zabawy. Bardzo żwawe, żeby pieska rozbiegać, wybiegać, no to było takie, wiesz, a tutaj poklaszczemy, jeszcze ona zaczęła reagować na taki dźwięk, takie, kto idzie, wiesz, żeby zobaczyć co, kto i tak dalej, no ona się bardzo na to pobudzała, nakręcała się, oczywiście zaczynała szczekać, biegać po całym tym domu, no więc można sobie wyobrazić, jak to mogło wyglądać. No plus jeszcze za wszystkie takie rzeczy, które no, nie podobały się już opiekunom, czyli na przykład po tym takim pobudzaniu tymi dziwnymi dźwiękami ona za długo biegała i szczekała, no to była za to karcona, tak? Albo w różnych sytuacjach generalnie była karcona. Za to sikanie na kanapie oczywiście też gdzieś tam rano po wszystkim było pokazywanie psu miejsca zbrodni, mówienie mu, a co ty tutaj narobiłaś i tak dalej, jakieś klapsy w tyłek, jakieś takie, no, to co się mówi, że jeszcze jest powiedzmy akceptowalne, tak, że przecież to tylko klaps. No i to skutkowało tym, aha, no jeszcze dodatkowo co jakiś czas pojawiał się w domu pies z rodziny, który po prostu też latał za tą suczką, biegał, wszystko jej zabierał, jakąś, czy gryzaka dostały, no to on po prostu oczywiście pierwszego gryzaka jej zabierał, tak, potem gdzieś się z tym dekował, bronił tego, albo za nią ganiał, tak, próbował ją tam gdzieś tam, no nękał ją po prostu cały czas, nie mogła sobie usiąść bezpiecznie na tyłku, bo jak siedziała na swoim miejscu, to on natychmiast ją stamtąd przeganiał, czy wręcz kładł się na to jej posłanie, ona nie mogła wejść na swoje posłanie, no dużo było takich niemiłych sytuacji. Plus, co warto tutaj też powiedzieć, to też ta Sunia nie miała za bardzo spacerów, bo był to domek z ogrodem i z racji tego, że opiekunka miała jeszcze małe dziecko pod opieką swoją, znaczy swoje, tak jakby, nie była opiekunką, tylko miała swoje dziecko, no to jakby no, te spacery z psem były jakoś tam trudne czasowo, tak, do zrealizowania, więc siłą rzeczy suczka wychodziła na ten ogródek, no ale żeby się wybiegała właśnie, no bo przecież ona taka spragniona tej zabawy ciągle była, no to nie dość, że w domu było rzucane piłki, jakieś tam szarpaki, butelki plastikowe, no to jeszcze wszystko na tym dworze tak samo. Więc wyglądało to tak, że suczka raz tam czy dwa razy dziennie wychodziła na ten ogród w celu takiego wybiegania. No i to wyglądało tak, że po prostu tam rzucana była piłka, jakaś jeszcze piszcząca, coś tam, takie bardzo pobudzające były te zabawy, te aktywności. No trudno było eksplorować swój własny ogródek, tak, no bo on jest zawsze powiedzmy taki sam, więc tam nie było też za bardzo co robić. Więc ona wracała z tego ogródka, znowu jeszcze nakręcona na to wszystko, no i koło się zamykało, można tak powiedzieć. Więc pierwsze kroki, jakie powzięliśmy, to co ja zaproponowałam, to na pewno wyłączenie kar, tak, czyli to, żeby przestać na psa krzyczeć, przestać go bić, przestać go gdzieś tam zastraszać, plus też wyłączenie tego nękania, czyli jeśli widać było, że suczka odchodzi z interakcji z tym psem, który ich odwiedzał, czy odchodzi z interakcji z synem, który przyjeżdżał,
to żeby to respektować, tak, żeby nauczyć się po prostu czytać jej komunikaty, kiedy ona mówi, że ma czegoś dosyć i on czegoś nie chce, żeby nabrała też takiej pewności siebie. Więc jakby to fajnie zostało zrealizowane. Piesek ostatecznie ten odwiedzający wylądował na smyczy podczas odwiedzin, co wyszło wszystkim na dobre. To też jest taka jedna ze strategii, także jeśli mamy takiego psa, no nie mamy co z nim zrobić, takie są takim nękającym psem, no to możemy albo obydwu psom dać gryzaki po prostu w tym samym czasie i pilnować przede wszystkim tego jednego zabierającego psa. Albo żeby dostał osobno. Tak, albo żeby dostawał całkowicie osobno, natomiast tam nie było tym mowy, bo ten pies nie potrafił przebywać osobno, więc to tutaj utrudniona była sytuacja. Ale generalnie smycz może czasem pomóc. Więc tak to było. Po drugie, wprowadzone zostały spacery regularne. Oczywiście z tą regularnością było różnie, no bo jednak ten czas był ograniczony. Natomiast Suczka zaczęła chodzić częściej po prostu też z wózkiem, z tą panią. Gdzieś tam sobie zaczęła po tym osiedlu eksplorować więcej. Ona na początku była taka bardzo przyklejona do nogi, tak? Nawet było takie pozytywne jakby wtedy, że tak to było postrzegane, że ona się tak trzyma blisko. I nawet jak sobie tam coś wącha, to wystarczy ją zawołać i ona od razu gdzieś tam biegła. Natomiast ona była cały czas w takim podminowanym nastroju, cały czas jakby, jak ja tam byłam w tym domu, no to ona miała ten ogonek taki podwinięty pod siebie, cały czas takim karpikiem chodziła, tak, była taka pobudzona, ale taka widać było, że zestresowana, bardzo zalękniona. No więc te spacery gdzieś tam też się pojawiły częściej, czasami udawało się nawet tej pani po prostu gdzieś pojechać z nią samą, gdzieś ją puścić luzem w parku, czy przejść na jakąś dłuższą przechadzkę. Oczywiście to nie było te idealne 3-4 razy w tygodniu, ale gdzieś tam się udawało częściej niż to było dotychczas. Więc te spacery i na tych spacerach miało być też szukanie jakiejś piłeczki, tak, jakichś zabawek, jedzenia w pudełeczku, też zaproponowałam, żeby to miało miejsce, żeby wspólnie tak jakby eksplorować z psem środowisko. Wiadomo, no my nie mamy takiego super węchu jak pies i nie potrafimy się doszukać piękna w jakichś tam sikach na krzaku. Można być partnerem. Jakby. Tak, dokładnie. Trudno tu być partnerem, natomiast można aranżować takie zabawy typu chowam coś psu, na przykład zagrzebuję nawet ziemią czy gałęziami, idę i nagle mówię, kurczę, Funia, chodź, szukamy, tak? Funia biegnie, bo jest zaciekawiona, co my robimy, czemu my grzebiemy w krzakach. No i wtedy jakby razem można wykopać takie trofeum, dać psu do zjedzenia, żeby też jakby zobaczył, że od nas też pochodzą jakieś fajne, ciekawe rzeczy na tym spacerze. No i gdzieś tam to oczywiście też zaczęło fajnie działać, natomiast zabawy z domu zdecydowanie miały zniknąć, tego rodzaju zabawy przynajmniej. Miały zostać zastąpione właśnie bardziej szukaniem zabawek też, miało być to też jakby tutaj ujednolicony czas, kiedy to miało nastąpić, czyli wprowadziłyśmy jakąś taką, takie no, rytuały powiedzmy, tak, powtarzalność tych zabaw, żeby ona cały czas też nie chodziła po domu i nie miała nadziei, że o, może coś teraz porobimy. Żeby wiadomo też, kiedy jest koniec tych zabaw i dokładnie, kiedy już po prostu więcej nie będzie. Dokładnie, kiedy więcej nie będzie. Więc to jakby też zaczęło fajnie funkcjonować. No i wprowadziłyśmy rytuały miziania, czyli Suczka zamiast tego, że cały czas była ta uwaga gdzieś tam skupiona pośrednio na niej, bo było tak, że no tu pani trzymała dziecko na ręku, a tutaj tam się szarpała, czy rzucała zabawką, czy ją tam głaskała, czy ona się pakowała na kolana, ta Suczka i tak dalej, żeby ona też wiedziała, że może poczuć się sama ze sobą bezpiecznie, niekoniecznie w bezpośrednim kontakcie cały czas z opiekunką. I żeby ona też czekała na te pory, kiedy będzie czas dla psa. I oczywiście dzięki temu pani też mogła na spokojnie sobie nie przejmować się tym, że ona gdzieś tam się pętelęta pod nogami, tylko mogła się zająć dzieckiem, a potem jak dziecko poszło spać, no to był czas dla psa. I to też fajnie zaczęło procentować, ona przestała być taka atencyjna, taka nachalna w ciągu dnia, zaczęła gdzieś tam częściej chodzić sobie na posłanie, odpoczywać sama, nawet gdzieś tam szła sobie na schody, gdzie wcześniej raczej to się nie zdarzało, żeby nie... No, że tego nie robiła, po prostu się nie oddalała też od tej opiekunki na krok, można powiedzieć. Tak, więc to fajnie zadziałało. No i plus te generalnie wprowadzenie takiego, nie wiem, to ignorowanie nie jest dobrym słowem, bo to raczej jest takie ograniczenie uwagi, można tak powiedzieć, tak? Czyli jeśli pies przychodzi do nas i prosi o coś, o zabawę, o uwagę, o, nie wiem, głaskanie,
to o ile nie dzieje się coś, co rzeczywiście mogło psa zestresować i on szuka wsparcia, bo wtedy powinniśmy go udzielić, powinniśmy go pogłaskać, nie wiem, powiedzieć parę dobrych słów, że jest okej, wszystko uspokoić psa, no to jeśli nie jest to taka sytuacja, która tego wymaga, to po prostu mówimy psu na spokojnie, odwracamy głowę i nie zwracamy już na niego uwagi. Co jakby powoduje to, że pies dostaje informacje od nas, tak nie czuje się ignorowany, że o kurde, nie zauważyłaś mnie, to ja chyba muszę, nie wiem, głośniej szczeknąć, czy tak, czy zacząć cię gryźć, czy po prostu, nie wiem, czuje się po prostu porzucony. Dostaje ten sygnał, mówimy mu jasno i wyraźnie, że nie, to jest poparte też takim sygnałem w psim języku odwróceniem głowy, czyli już z tobą nie rozmawiam, takie zakończenie interakcji. No i jakby zajęcie się swoimi sprawami dalej. Oczywiście w sytuacjach, kiedy wiedziałyśmy, że ona będzie bardziej pobudzona, to miała dostawać jakiegoś konga czy gryzaka jadalnego, coś, co właśnie pomoże jej sobie rozładować te frustracje, te emocje związane z jakimś tam właśnie wydarzeniem czy wyższym pobudzeniem. No i też w momencie, kiedy ten syn przychodził, no to też miał za zadanie przestać się bawić w ten sposób taki destrukcyjny, że tak powiem, tak? Czyli nie było już nakręcania psa, pobudzania, mieli za zadanie wprowadzić wspólne właśnie jakieś tam szukanie zabawki, takie bardziej konstruktywne zabawy, jakieś zabawy też węchowe z jedzeniem, ze smaczkami i przez jakby... No właśnie tutaj było też takie oczekiwanie tego syna, bo to był tak jakby no jego piesek w tym domu, więc on bardzo chciał nawiązać ten kontakt bezpośredni, fizyczny, najlepiej zaraz po przywitaniu się jakby w progu, no co dla tej suczki było trudne, bo ona co prawda podchodziła, kuliła się tam gdzieś tam w jego nogach, ale warczała przy tym cały czas. Więc to też jakby tutaj było zadanie opiekunki, żeby wytłumaczyć synowi, że jednak no ona nie, on być może ona chce być blisko, ale nie chce być dotykana, nie chce być jakby w tym bezpośrednim kontakcie z rękami. Tym bardziej, że tam wcześniej, no też... Były takie zabawy tego chłopczyka, takie niezbyt fajne dla niej, jakieś tam noszenie, bieganie z nią na rękach i tego typu inne rzeczy, więc jakby no, ona mogła mieć złe skojarzenia z rękami, jak najbardziej. No i tutaj też gdzieś tam to się poprawiło w momencie, kiedy oni zaczęli przechodzić na taką bardziej stopę współpracy, a nie tylko takiego bawienia się psem, można powiedzieć. Co tam jeszcze zrobiliśmy? No generalnie, aha, no oczywiście, to też bardzo ważna rzecz, czyli wspieranie jej, czyli wyłapywanie tych sytuacji, kiedy ona jest zestresowana i jakieś tam pocieszanie, głaskanie, mówienie do psa, tak, czy wyprowadzanie jej z trudnych sytuacji i generalnie chwalenie za to, co pies robi dobrze, bo tego było bardzo mało, raczej właśnie zwykle mamy taką tendencję jako ludzie, żeby się skupiać na tym, że a, tu niedobrze zrobiłaś, tu źle. Tylko właśnie tu miała być zamieniona ta proporcja, czyli to, co pies robił źle, raczej no to, co oczywiście było możliwe do zignorowania, to miało być ignorowane, ale wyłapywanie tych takich rzeczy, kiedy pies się dobrze zachowuje, na przykład leży spokojnie zamiast szaleć, czy nie warczy, tak, po prostu zwykłe chwalenie głosem. I to też bardzo tutaj dobrze wpłynęło. No na tyle, że jak pojechałam tam drugi raz do nich, to okazało się, że suczka na spacerach zaczęła bardziej się oddalać od tego wózka, zaczęła bardziej się zawąchiwać na tych spacerach, gdzieś tam zaczęła częściej znaczyć, co jakby mogłoby się stać bardziej problematyczne, tak? Znaczy można by to odczytać jako zachowanie bardziej problematyczne, no bo przecież wcześniej tak grzecznie szła koło wózka, a teraz co robi? No ale jakby już też opiekunka była... bardziej świadoma i już mówiła nawet o tym w kategoriach takiego, że ona jest bardziej pewna siebie, ta suczka, i że ona się z tego cieszy, że tak zaczęła robić. No i oczywiście, rzeczywiście. No, tak było, tak, zdecydowanie tak było, że ona nabrała tej pewności siebie. W ogóle jak przyszłam, to też miała inną postawę ciała, ogonek był bardziej w górze, była taka... nie była taka neurotyczna jak na początku, tylko było widać więcej takiej wesołości, takiej pewności siebie. Tam się też potem pojawiły z powodu tego oczywiście kolejne problemy, jak na przykład warczenie na to młodsze dziecko, kiedy próbowało, nie wiem, wejść na tą mamę, bo ono już takie raczkujące było, no a ona była w pobliżu. Natomiast no tutaj też zostały zastosowane po prostu polecenie tego, że jak ona zaczyna tak no już grozić, to ma po prostu zostać odesłana na posłanie, została też tego nauczona, więc tutaj ten problem został rozwiązany. Natomiast jakby no całość, tak, ogólnie, czyli wyeliminowanie kar, dawanie psu wsparcia, obniżenie poziomu pobudzenia na co dzień, danie psu zajęcia, czyli uczenie sztuczek, jakichś właśnie prostych komend, typu odesłanie na miejsce, czy szukanie jakiegoś przedmiotu, praca nosem,
zwiększenie ilości spacerów. No, dało trochę tutaj... też ograniczenie tego kontaktu w domu. Tak, dokładnie. Wydzielenie jakichś ram. Jakiś ram, w ogóle takie no, wprowadzenie jasnych zasad do życia tego psa, bo wcześniej ono było takie chaotyczne, a teraz nabrało jakiejś kolejności właśnie, dobrze o tym wspomniałeś. No, spowodowało, że ona zaczęła być taką, taką całkiem fajną, normalną suczką. Przestała też sikać na tą kanapę, okazało się, że w momencie, kiedy opiekunka też ją zabrała do sypialni, zamknęła po prostu drzwi, to okazało się, że pies przesypia całą noc, czy nawet, nie wiem, 2-3 razy się przemieści, ale nie jest to już takie nerwowe, jak było wcześniej. Tam się wsparła chyba też rozłożeniem jakiejś folii na tej kanapie, z tego co pamiętam, żeby po prostu jak nawet wskoczy, no to żeby to było, powiedzmy, niezachęcające miejsce do sikania. To akurat nie było, zdaje się, moje zalecenie, bo to się różnie może kończyć, natomiast no, gdzieś tam to zadziałało akurat pozytywnie, ona mogła dosyć szybko też tą folię stamtąd wziąć. Na tej kanapie też gdzieś tam sobie wyznaczyła taki kocyk dla psa, żeby miała też swoje miejsce. No i to zaczęło wszystko fajnie funkcjonować. Mamy dwie historie super, z happy endem. Dwie super historie, tak samo są z happy endem. Nie zawsze wszystkie historie są z happy endem. Tak. Nieraz jest też trudniej. Tutaj też to opowiadamy, że to takie, o tutaj powiedzieliśmy to, tu, tamto i już super, super, no ale czasem to wymaga dużego nakładu pracy, tak, działań, różnych działań. Dokładnie. A efekt wcale nie musi być taki duży natychmiastowo, czasem ten efekt jest szybki, to wszystko to, jest bardzo, to są bardzo złożone problemy. Znaczy, warto też powiedzieć, że to, my to mówimy w skrócie, bo jakby całe te terapie są rozłożone na tygodnie, czasem miesiące pracy. Tak, to jest teraz to, co opowiadam, to jest takie po prostu skrócenie tego w taki czas, żebyśmy zdążyli o tym opowiedzieć, natomiast no ja robię też takie przerwy 3-4 tygodniowe między spotkaniami, więc cały ten czas ci opiekunowie wałkują, pracują. No, ci, co mają efekty, to pracują i wałkują, nie? Więc generalnie, znaczy ja się jeszcze nie spotkałam z tym, żeby jak ktoś rzetelnie rzeczywiście te zalecenia wykonuje, żeby nie miał żadnego efektu. Tak, tak, efekt musi przyjść, on może być mniejszy jakikolwiek, lub większy. Tak, ale potem powinien oczywiście się pojawić. Modyfikujemy pewne, no. Pewne strategie, tak, i jakby zalecenia, bo coś może nie zadziałać. Tak, może albo też... coś nie tak zinterpretujemy, tak, jak powinno tak. to być. Nie? Albo tak, czasem dopiero po jakimś czasie też może coś wyjść takiego, że o, to jednak może nie jest ten powód, tylko inny, spróbujmy to zrobić jakby w inny sposób. Natomiast no, oczywiście spotkanie z behawiorystą czy tam terapia no zawsze pomoże, tak? Będzie szybciej, będzie lepiej. Oczywiście, jeżeli spotkamy się ktoś, z kimś, to... ktoś podejmie odpowiednie kroki. To wie tak, to wie co robić i podejdzie do naszego problemu rzetelnie. I holistycznie. Tak, tak, dokładnie. O, tak, tam jeszcze była zmiana karmy też. To nie powiedziałam, ale to też było ważne. Natomiast też można wiele rzeczy spróbować samemu, też nie bagatelizować pewnych sytuacji, że tam piesek sobie coś tam, nie wiem, szczeka na psa sąsiada i nie potrafi się uspokoić, to tam, co tam, nie? Bo to zwłaszcza, jeden problem może czasem wygenerować drugi, trzeci, dokładnie. Później ten jakby poziom pobudzenia będzie wzrastać właśnie, jakby zdolności do tego, żeby sobie z tym radzić, będą upośledzone, tak? To będzie jakby też coraz trudniej psu to kontrolować i czasem z psa, który jest bardzo spokojny, może się zrobić tak, no, diabełek. Tym bardziej, że to ja mam taki apel od siebie, właściwie do właścicieli psów małych, bo jak takie rzeczy robi pies pokroju owczarka niemieckiego, albo przynajmniej nawet labradora, czy wielkości nawet border collie, no to powiedzmy, że szybko, w miarę szybko staramy się działać, no bo przecież co to będzie. Ale często to niestety widzę i ty chyba też to widzisz, że małe psy są zaniedbywane pod względem takich problemów, no bo właśnie tak jak powiedziałeś, a no to takie nawet pocieszne, śmieszne, ten nasz mały ratlerek czy tam pudelek sobie szczeka, oho, hoho, jaki on odważny, czy tam komentarze nawet ze środowiska są takie bardziej, można powiedzieć, przychylne, ludzie patrzą z przymrużeniem oka na to, jak rzuca się na smyczy pies, nie wiem, ważący 5 kilo, a nie 25, i często te psy bardzo długo są niewysłuchane i bardzo długo cierpią tak naprawdę, zanim ktoś decyduje się podjąć jakieś kroki, żeby to zmienić, albo musi dojść do jakiejś takiej naprawdę sytuacji, z którą człowiek sobie nie może się tak, pogodzić. Tak, mały pies też może ugryźć, też może zrobić krzywdę, jak dobiegnie do jakiegoś dziecka, czy nawet starszej, dorosłej osoby i mocniej ugryźć, to tą krzywdę zrobić, czy w końcu mamy psa, którym w ogóle nie jesteśmy w stanie wychodzić, bo się szarpie, rwie na tej smyczy, szczeka. Tak, albo, nie wiem, terroryzuje nas w łóżku, nie możemy usiąść, czy naszego partnera atakuje. To są zwykle takie sytuacje, kiedy dopiero zaświeca się taka lampka, o kurde, może do jakiegoś specjalisty tak, często można by było sobie pójść. Też popatrzeć na swojego psa małego i zobaczyć, czy ja to zachowanie bym uznał za okej, jeśli mój pies ważyłby na przykład 30 kg. Tak, tak.
Czy nie, to byłoby nadal takie to fajne? Właśnie, że to, że mały pies, to nie jest tak, że mały pies ma problem, że jakby mały pies jest takim samym psem jak duży, w sensie tego problemu, tak, jego problemu, jego psiego. Tak, osobowości to takiej, jest ten sam problem, tak, czyli tak samo pies się nie czuje z tym dobrze, tylko dla nas to może być mniejszy problem, ponieważ mniejszy jest pies, więc ta intensywność zachowań czy łatwiej pewne tak rzeczy wytrzymać, czy fizycznie nawet ogarnąć małego psa, nie? Dokładnie. No właśnie, no to co, to my zachęcamy. Oczywiście, to są tylko dwa przypadki. Też nie myślcie, że to jest kalka, którą powtarzamy tak, na każdego psa. Tak, to jest schemat, który można, dobra, mój pies, to sobie to zastosuje, ale... Dokładnie, dokładnie, no bo tak samo czasami ja doradzam, nie wiem, dłuższe spacery i więcej spacerów, a czasami doradzam ich ograniczenie wręcz, tak? Czy czasem tak jak tutaj to by się sprawdziło w przypadku tego psa, odwracanie uwagi psa od bodźca, a wręcz często robimy tak, żeby przestać to robić, tak? Więc no weźcie sobie poprawkę na to, że to akurat były te dwa konkretne przypadki. Zawsze staramy się podchodzić indywidualnie do każdego zwierzęcia, no bo każdy problem jest inny, źródło jest inne, rodzina jest inna, wszystko jest inne, nie? Także są pewne rzeczy, które można sobie przełożyć, tak jak mówiłam na początku, no niemalże na każdego psa, typu ograniczenie bezmyślnego rzucania piłki raczej każdemu wyjdzie na dobre, no ale są takie rzeczy, które by trzeba było już dobrać bardziej do konkretnego przypadku. Dokładnie. Także tak, jak macie jakieś pytania, macie jakieś spostrzeżenia swoje, utożsamiacie się którąś z tych historii, albo wręcz odwrotnie, macie zupełnie inny problem. Albo to o waszym psie mówiliśmy. Albo to o waszym psie, ktoś może to myślił się. Oczywiście, będzie to, no ja będę bardzo zadowolona, jeśli ktoś by się odezwał, to by było fajne. Natomiast jeśli nie, no to też gdzieś tam mamy na to przyzwolenie, nie będziemy mówić kto i co. Oczywiście, jeśli chcielibyście poznać bardziej istotę takich problemów, czy uzyskać więcej narzędzi, strategii, w jaki sposób odczytywać mowę ciała psa, jego nastroje, jego potrzeby, czy jak poradzić sobie z jakimiś problemami na co dzień, no to spotkać o tym będziemy też z nami. I z Azorem, którego dzisiaj nie ma, ale jest z nami duchem. No to zapraszamy na Akademię Psiego Języka, odbędzie się 21 marca w sobotę, niedługo kończą się zapisy, więc należałoby się spieszyć. We Wrocławiu oczywiście. Także zapraszamy do zapisów. Zapraszamy serdecznie. Oprócz tego subskrypcja, tak? Gdzieś tutaj się powinna pojawić. Będzie, tak. Będziemy nad tym pracować. Więc jeżeli treści wam się podobają, no to subskrybujcie, żeby dostawać powiadomienia o nowych treściach. To można nawet kliknąć dzwoneczek. Jak ostatnio to właśnie zrozumiałem, że to jednak nie zawsze wystarczy subskrybować. Tak? A to tak. Zasubskrybujesz, ale nie zawsze ci pokażę. Jak jest dzwoneczek, to pokażę ci się wtedy każdy materiał nowy. Naszych nie jest dużo, więc nie będzie też spamu, że tam codziennie dostajecie po 5 filmów, bo tam raz na tydzień nie, coś aż się tyle pokaże. Czasu nie mamy. Także jak najbardziej też udostępniajcie te treści, jeżeli uważacie, że są wartościowe, czy komuś innemu się przydadzą. Tak. Może ktoś też skorzysta. I zapraszamy na kolejne nagrania, które już niedługo. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa. Cześć.